Oczywiście, że w budżecie miasta są zadania zapisane, które no, uważam, że interesują mieszkańców miasta. Budżet jest dokumentem jawnym. Wszystkie informacje, jakie są uchwalone przez Radę, zawarte w tym dokumencie, jakim jest uchwała budżetowa wraz z załącznikami, to są jawne informacje. Każdy z mieszkańców może przeczytać, może zajrzeć do uchwały budżetowej, może wyszukać to, co go interesuje, tak? Te wszystkie zadania, które są związane z zadaniami własnymi, one są obowiązkowo uwzględnione w uchwale budżetowej, tak jak żłobki, przedszkola, szkoły, instytucje kultury, drogi, oświetlenie, usługi transportowe, zieleń w mieście, oczyszczanie miasta, utrzymanie domów pomocy społecznej, utrzymanie domów dziecka, świadczenia z zakresu ustawy o pomocy społecznej, którymi zajmuje się Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. Myślę, że to mieszkańców interesuje, bo mieszkańcy korzystają z wielu takich świadczeń, które są finansowane z budżetu. Różnego rodzaju zasiłki, czy też usługi opiekuńcze dla osób potrzebujących pomocy. Więc ponieważ jest to dokument jawny, ogłaszany w Biuletynie Informacji Publicznej, każdy z mieszkańców, jeśli by tylko chciał, może oczywiście ten dokument przeczytać, zapoznać się, a nawet przyjść tutaj do nas, gdyby miał jakieś wątpliwości, chciałby uzyskać jakieś szczegółowe informacje, to takie są udzielane. Każdy z mieszkańców może przyjść na sesję Rady Miasta, kiedy jest podejmowana uchwała przez Radę dotycząca budżetu, jak również na składane rokrocznie sprawozdanie z wykonania budżetu miasta. Na najbliższej sesji, 25 czerwca, właśnie będzie sprawozdanie z wykonania budżetu, jak również sprawozdanie finansowe całej gminy Lublin. I oczywiście jest to są to dokumenty jawne i każdy może przysłuchiwać się debacie, może przeczytać, zajrzeć do tych dokumentów. Nie ma żadnych ograniczeń i to chyba byłoby nawet dobrze, gdyby mieszkańcy interesowali się. I wydaje mi się, że takie zainteresowanie to jest wykazywane przez mieszkańców przy budżecie obywatelskim, gdzie mieszkańcy wnioskują, głosują, wybierają, podpowiadają, co trzeba zrobić w mieście. Oczywiście to są jakieś grupy na ogół i widzą to, co najbliżej, co im potrzeba, czy parking, prawda, czy chodniczek jakiś, czy jakaś naprawa, czy doposażenie któryś placówek oświatowych. Więc jak najbardziej wydaje mi się, że to zainteresowanie w mieście Lublinie jest, jeśli chodzi o mieszkańców.